Zapraszam Cię do porannej medytacji. Twój najlepszy dzień. Zanim ją rozpoczniemy, ułóż się wygodnie w pozycji siedzącej lub leżącej. I zadbaj o swój komfort w trakcie tej praktyki. Czy jesteś gotów, gotowa na swój niesamowity dzień? Jeśli tak, to zamknij oczy i przekieruj swoją uwagę na odczucia swojego ciała. Sprawdź, czy oddech płynie spokojnie, swobodnie przez Twoje ciało. Sprawdź, jak się ma Twoje ciało dziś rano. Zobacz, gdzie w ciele odnajdujesz komfort. A zobacz, gdzie w ciele odnajdujesz jego brak. I kiedy będziesz już czuła swoje ciało w pełni, to rozpocznij od szybkiego, bez zbędnych przemyśleń i intuicyjnego wymienienia 10 rzeczy, za które jesteś dziś wdzięczny, wdzięczna tu i teraz o poranku. Wyliczaj je na palcach swoich dłoni. Pozwól, żeby te wdzięczności popłynęły prosto z serca. To nie musi być nic skomplikowanego. To nie musi być nic dużego. Możesz podziękować sobie i wymienić jako wdzięczność to, że masz ciało. Być może, że nic dziś cię nie boli. To, że mogłeś wykąpać się, umyć w ciepłej wodzie czy obudzić w ciepłym łóżku. To może być wdzięczność za kogoś bliskiego. Albo za to, że po prostu otworzyłaś oczy dziś o poranku. I kiedy wymienisz te 10 intuicyjnych rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna, przywołaj teraz pomyśl kogoś bliskiego Tobie. Pomyśl o kimś ważnym dla Ciebie. I kiedy będziesz przywoływać tę osobę, obserwuj swoją klatkę piersiową, swój brzuch. Zobacz, czy Twój oddech się poszerza, kiedy myślisz o tej osobie. Możesz położyć rękę na sercu. I powiedzieć mentalnie w swojej głowie: dziękuję Ci za to, że jesteś w moim życiu. Do osoby, którą właśnie sobie przywołałeś.
Zadaj sobie teraz pytanie, jak wyglądałby twój wymarzony dzień? Co w trakcie takiego wymarzonego dnia cię spotyka? Co chciałabyś, żeby się w tym wymarzonym dniu wydarzyło? Kogo chcesz tego dnia spotkać? I co z tą osobą będziesz robić? Gdzie go spędzisz? Ale też jakie emocje będą ci towarzyszyły w trakcie tego wymarzonego dnia? Na moment zrób pauzę w tych wyobrażeniach i tu i teraz wymień kolejne 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna w tym momencie. Swobodnie oddychając na palcach prawej lub lewej dłoni, wymień 5 kolejnych rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. A teraz powróć z powrotem do myśli o twoim wymarzonym dniu i zadaj sobie równie ważne pytanie do pytania, czego chcesz, a to pytanie brzmi, czego nie chcesz w swoim wymarzonym dniu. Pomyśl o emocjach, których nie chcesz tego dnia doświadczać. Pomyśl o sytuacjach, osobach, których nie chcesz doświadczać. I kiedy one przyjdą do ciebie, wróć z powrotem do skupienia się na tym, co w trakcie tego wymarzonego dnia jest dla ciebie ważne i co cię wspiera. I skup swoje myśli, swoją energię właśnie na tym, co jest dla ciebie dobre. I spróbuj zobaczyć, czy jest jakieś miejsce w ciele, gdzie czujesz to, co cię wspiera najmocniej. Jeśli udało ci się znaleźć takie miejsce, to podziękuj temu miejscu. I kolejnym krokiem w naszej praktyce będzie puszczenie wszystkiego wolno. Puszczenie wszystkiego we wszechświat. Nie trzymaj się wyobrażeń. Puść je wolno. Nie twórz oczekiwań, które mogą sprawić, że będziesz czuć rozczarowanie. Pozwól, żeby wszystkie emocje, wyobrażenia, które pojawiły się w trakcie tej praktyki, by popłynęły wolno od presji, wolno od oczekiwań i zmanifestowały się w przestrzeni wolności, w przestrzeni obfitości, w przestrzeni twoich marzeń. I na koniec wymień ostatnie 3 rzeczy, za które jesteś teraz wdzięczny, wdzięczna pod koniec tej praktyki.
a następnie biorąc ostatni głęboki oddech prosto do brzucha, powtórz za mną. Czuję wdzięczność za to spotkanie ze sobą. A następnie powoli zacznij ruszać swoimi dłońmi, stopami, swoim ciałem. Zacznij budzić się do realizacji i manifestacji Twojego wymarzonego dnia. Ja życzę Ci, aby ten dzień był najpiękniejszy i najpełniejszy i dokładnie taki, jakiego dzisiaj go potrzebujesz. Pamiętaj, że na tym kanale medytacje pojawiają się w każdy poniedziałek o 6:30 rano. Zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco właśnie z nimi. Możesz mnie też obserwować na Facebooku i Instagramie, wpisując Self Care by Magdalena Daniłoś. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ściskam Cię mocno.